Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Słupecki. Postanowiłem zorganizować to dzisiejsze spotkanie, dlatego że Pan Stanisław jest osobą wyjątkową i o wyjątkowych rzeczach opowiada, których dzisiaj trudno usłyszeć i znaleźć. Nie będę przedłużał wstępu. Pan Stanisław prosto z pociągu, więc proszę też wziąć pod uwagę, jakie wyrzeczenia siłowe, żeby tutaj do nas dotrzeć. Także Panie Stanisławie, zapraszam serdecznie i wszyscy z niecierpliwością czekamy na Pana słowo. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję organizatorom przede wszystkim za zaproszenie. Rzeczywiście z podróży, z pociągu, z jednego pociągu, drugiego, piątego, bo wiele jeżdżę po kraju. W związku z tym jej głos trochę wysiada. Bardzo się cieszę, że jestem w Jeleniej Górze. Ja pamiętam Jeleniej Góry z dawnych czasów jeszcze. Tutaj w tym teatrze kiedyś grana była moja sztuka, nawet wiele lat temu. Pamiętam ówczesną panią dyrektor, całych aktorów z tamtej epoki, ale to już dawno. W każdym razie Jelenia Góra w moich oczach tak widokowo, obrazowo jawi się dość sympatycznie. Macie piękną architekturę tutaj, piękne, że tak powiem, kompozycje te architektoniczne, widoki, krajobrazy. To jest bardzo ciekawe miasto z tego punktu widzenia. Natomiast my dzisiaj, może usiądę sobie. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o rzeczach trochę odległych od samej Jeleniej Góry, ale będziemy mówić o sprawach polskich i o sprawach, które bez względu na to, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, w jakich warunkach się znajdujemy, które będą nam przypominały coś, co w obłyskach pamięci, w jakichś takich dużych skrótach, kiedy światło pojawia się w naszym umyśle, to wtedy zaczynamy mówić, że kiedyś były jakieś dzieje, jakaś historia, jakaś Polska, jakieś dawne czasy. Także będziemy w tych przebłyskach, w tych szczelinach pamięci trochę przypominać sobie trochę o naszych dziadach. Mieliśmy dziadów, mieliśmy pradziadów, mieliśmy babki, mieliśmy kiedyś wielkich Polaków, którzy gdzieś tam w historii zanurzyli się i wytwarzali dużo pięknych rzeczy dla nas, dla Polaków, dla państwa polskiego, dla narodu. Dzisiejszy wykład ma taki temat wielkość i dramat. Wielkość i dramat polskich kresów. Wyjaśnimy sobie te pojęcia najpierw. Co to znaczy wielkość i co to znaczy dramat, i co to znaczy polskie kresy. Zacznijmy od kresów. Co to pojęcie znaczy? Czym są kresy? I czy kresy były zawsze? I od kiedy nazywamy te ziemie kresami? Bo mówimy tutaj o ziemiach polskich. Ziemie polskie w różnych okresach swoich dziejów były albo bliżej, albo dalej od nas. Czasami te ziemie kresowe rozciągały się bardzo, bardzo daleko, a samo pojęcie kresów jest pojęciem stosunkowo młodym. To jest pojęcie, które, czyli słowo kresy, które dotyczy nazywania pewnej granicy na obrzeżach kraju. To pojęcie wywodzi się mniej więcej z 1855 roku. Czyli ponad 150 lat. Mówimy o kresach. Mówimy o 150 paru lat o kresach, ale to nie znaczy, że 150 parę lat temu to tylko ten czas, kiedy były kresy. Nie, kresy były dawno, już bardzo dawno. Kresami nazywaliśmy po prostu historycznie skraj polskiej granicy na wschodzie i na południu kraju. Skraj. Kraniec. Brzeg. I ten brzeg polskich granic raz był bardzo daleko na wschodzie, na południu, a raz był bliżej. Na przykład w XVI wieku granice polskie obejmowały na przykład Kijów jako polskie miasto.
Polska w XVI wieku była, i o tym my nie zawsze pamiętamy, nie zawsze wiemy, w XVI i w XVII wieku Polska była największym państwem europejskim, terytorialnie. Więc jeżeli my mówimy o wielkości państwa, to na tę wielkość można spojrzeć z różnych punktów widzenia. Można mówić o terytorium, jakie państwo ogarnia, i pod tym względem Polska w XVI i w XVII wieku była większa od Francji, od Niemiec, od Hiszpanii, od Portugalii, od każdego z tych państw. Terytorialnie było to największe państwo w Europie. Jedynie dwa państwa były jeszcze większe, które się łączyły z Europą, to była Rosja i Turcja. A więc były takie trzy potężne państwa, trzy wielkie potęgi, to była Turcja, Rosja i Polska. I Rzeczpospolita. Rzeczpospolita od razu to powiedzmy dwóch narodów, czyli Polaków i Litwinów po Unii Polsko-Litewskiej XVI wieku. Także ten XVI wiek bardzo mocno zaciążył na wizerunku Polski i on się trochę tak odbił w naszej mentalności. To znaczy ludzie, którzy pamiętają o tym okresie, o tamtych czasach, o tamtej epoce, o XVI wieku, wiedzą, że Polacy byli w stanie zrobić coś wielkiego, stać się potęgą europejską. Czyli naród, który wybił się na wolność, na wielkość, na potęgę, na taki posąg europejski, był w stanie to zrobić. A dlaczego był w stanie to zrobić? Ano dlatego, że był spójnie wewnętrznie zorganizowany. Był to naród dobrze zorganizowany, mimo że to była Unia Polsko-Litewska. Ale tak mądrze to było wszystko przygotowane, stworzone, przetworzone, zorganizowane, że te dwa narody jakoś między sobą się nie spierały, nie kłóciły, nie antagonizowały, a przeciwnie, wspólnie budowały tę naszą rzeczywistość historyczną. I dlatego Polska była wielka, że była wewnętrznie spójna, wewnętrznie dobrze zorganizowana, bez specjalnie wielkich konfliktów. I po drugie, że nie miała na zewnątrz tak wielkich wrogów, którzy by tę Polskę mogli wtedy zniszczyć. Czyli były dwa czynniki, prawda? Czynnik wewnętrzny, który budował od środka Rzeczpospolitą i czynnik zewnętrzny, który był za słaby, żeby ją zniszczyć. Czyli mamy jakby gen wielkości gdzieś tam zapisany w historii. To jest bardzo ważne, dlatego że my Polacy bardzo często mamy takie poczucie degradacji psychicznej, takiej mentalnej, że jesteśmy narodem, który jest obecnie, czy jeszcze nie tak dawno, ale obecnie też popychany w taką ciemne rewiry rzeczywistości. Że nie jesteśmy samodzielni, że nie potrafimy się rządzić, że jesteśmy skłóceni, że mamy mnóstwo problemów wewnętrznych, których nie potrafimy rozwiązać. Jeżeli spojrzymy tej z perspektywy współczesnej, prawda, kiedy nam się różne rzeczy zarzuca, że jesteśmy słabi, źle zorganizowani, bez dumy narodowej, bez poczucia godności. Jeżeli z tej perspektywy spojrzymy na wiek XVI i XVII, to widzimy Polskę w innym blasku, w innej jasności. To jest inny horyzont. To jest Polska, która jawi się na tle europejskim jako potężne, silnie, dobrze zorganizowane, dobrze przemyślane i twórczo budujące swój własny byt, a także swoją własną przyszłość. Czyli mamy takie gen, czyli jest to możliwe, czyli Polacy mogą to zrobić. Mamy w sobie taką jak gdyby zakodowaną, pewną wewnętrzną siłę, tylko żeby ją wydobyć na zewnątrz, żeby z niej stworzyć wielkie, potężne państwo, to musimy uczynić pewien taki intelektualny wysiłek, czyli myślowy wysiłek, żeby jakoś zagospodarować polskie możliwości i żeby nasze państwo nie było tak słabe jak dzisiaj, czy jak było słabe wiek temu, czy jak wtedy, kiedy było pod rozbiorami. W każdym razie warto pamiętać, kiedy mówimy o wielkości polskich kresów i o wielkości Polski. A dlaczego takie ważne jest tutaj przy tym pojęcie kresy? Ponieważ w takim codziennym użytku tego języka, kiedy mówimy kresy, to wydaje nam się, że kresy to jest coś tam bardzo dalekiego, prawda?
jakaś tam daleka kraina, nieważna, mniej istotna, tak specjalnie nie przysłużyła się nam w jakiś wyraźny sposób. To mówią ludzie, którzy nie znają, czym rzeczywiście były Kresy, jaką były potęgą. Same Kresy, już nie Rzeczpospolita cała, ale tylko same Kresy. Dzisiaj skupimy się głównie na tej mapie. Będziemy mówić o Kresach wieku XX. Ale żeby do tego dojść, to króciutko musimy zrobić taki skok przez historię. Więc od momentu, kiedy Polska była wielka, potężna, niezależna, suwerenna w wieku XVI i XVII, musimy zrobić taki skok historyczny, żeby pokazać, że ten czas w którymś momencie się skończył. I to był wiek XVIII. W XVIII wieku Polska podupada na skutek konfliktów wewnętrznych, walk wewnętrznych, zdrady wewnętrznej, zewnętrznej. I mamy w wieku XVIII trzy rozbiory, to Państwo pamiętają. 1772, 1793, 1795. I po tych trzech rozbiorach Polski nie ma. To jest zadziwiające. Jak można z wielkości, z potęgi nagle stać się niczym? To, co było potężne, ogromne, wspaniałe, cudowne, kiedy byliśmy dumni z tego, że jesteśmy potężnym narodem, okazuje się, że nagle nasi sąsiedzi potrafili się dogadać między sobą i rozszarpać tę Polskę, rozszarpać to polskie płótno na trzy części. I pod koniec wieku XVIII Polski już jako państwa nie ma. Państwa nie ma, ale naród jest. Polski nie ma, ale Polacy są. To jest bardzo ważne, bo bardzo często my sobie tak umawiamy, no nie ma już Polski, nie ma takiej Polski, jaką chcielibyśmy mieć. Narzekamy na nią, ale są Polacy. Są Polacy. I Polacy mogą bardzo dużo zrobić nawet wtedy, kiedy Polski nie ma. Mogą siebie budować, mogą tworzyć swoją potęgę umysłową, intelektualną, duchową, moralną. To też jest ważne, żeby człowiek żył w świecie, w którym czuje się, że jest przydatny bez względu na to, czy ma państwo, czy nie ma. A my byliśmy w takiej sytuacji, to ponad 150 lat, prawda, czy mówimy, ale w sumie 150 lat było. Więc nie ma państwa, ale są Polacy, jest naród. Jest naród rozdzielony, popękany w trzech zaborach, ale ten naród jest. I jest jeszcze coś bardzo ważnego. Jest rodzina. Rodzina jako taki wielki kapitał, który spaja. Bez rodziny naród nie może istnieć. Naród, który pozbywa się rodziny, to traci właściwie swoją tożsamość. Staje się jednostkami, które nie potrafią siebie wzajemnie zrozumieć, nie potrafią siebie wzajemnie szanować. Dlatego też rodzina jest tą częścią narodu, która spaja, tą komórką, która spaja ten byt narodowy. I rodzina się zachowała. Nie było Polski, nie było państwa polskiego, ale rodziny były. Bez względu na to, czy to był zabór rosyjski, czy austriacki, czy pruski, prawda? Były zabory, nie było niepodległości, nie było państwa niepodległego, ale rodziny były. A teraz co to znaczy rodzina? Rodzina to nie jest tylko związek dwóch, czy trzech, czy pięciu osób, ojciec, matka, córka, syn i brat i ktoś tam jeszcze. Rodzina to jest tradycja, to jest dużo więcej. Bo rodzina zachowuje w sobie przeszłość, zachowuje w sobie pamięć. Dobra rodzina, dobrze zorganizowana, to jest taka rodzina, która ma w głębi siebie dzieje zapisane, która mówi, mój dziadek był taki, mój pradziadek był taki, a pamiętacie, jaka była wasza babcia, a mieszkaliśmy tam, a tam było tak i tak, prawda? To są dzieje, to jest historia, to jest pamięć. Więc naród nie może umrzeć, nie może zginąć, jeżeli ma dobrą rodzinę. Jeżeli ta rodzina jest zanurzona w swojej własnej przeszłości. To jest kolejny, prawda, element, a więc ludzie, Polacy, rodziny. Jest jeszcze jeden czynnik, który nas
budował i który, dzięki któremu przetrwaliśmy, to jest wiara. To jest wiara. Bez wiary byłoby niezwykle trudno przetrwać 150 lat. Dlatego też Kościół, który był takim fundamentem tej wiary, trwał na swoim posterunku przez te sto kilkadziesiąt lat, kiedy nie było państwa polskiego, kiedy nie mieliśmy swojej armii, swojej policji, swoich struktur, ale Kościół był. Kościół był. Zarówno w Austrii, po zaborem austriackim, po zaborem pruskim, po zaborem rosyjskim, ten Kościół ciągle był. I dzięki tym różnym, które tutaj w dużym skrócie wymieniłem elementom, tym wartościom, Polska przetrwała jako naród, jako ta wspólnota, która nie poddała się ani Rosjanom, ani Niemcom, ani Austriakom, mimo że to była rusyfikacja, germanizacja Polaków, szkoły niemieckie, szkoły rosyjskie, prawda? A Polacy mimo to trwali. Ta czarna dziura, która miała nas pochłonąć, okazała się za słaba dla potęgi duchowej Polaków. Także to jest taka nauczka dla nas, obecnie żyjących w tej nowej rzeczywistości, że nawet jeżeli jest nam źle, jeżeli czujemy, że coś z naszym państwem nie jest w porządku, że widzimy różne bardzo złe, ciemne fale, które idą przez Polskę, to nie wolno rezygnować. To nie wolno rezygnować. To jest bardzo ważna nauka historyczna. Naród nie może rezygnować z poczucia własnej tożsamości. Jeżeli mamy takie poczucie własnej tożsamości, to mogą się na nas zwalać góry ciemności, góry zła, góry zniewalania, a my sobie poradzimy. Zawsze tak jest, że gdzieś tam w środku narodu drzemie jakaś siła, która potrafi sobie radzić. I także ten historyczny jak gdyby rys, który na początku wprowadziłem, żeby Państwa podbudować, że nie ma takiej siły, która naród może całkowicie zniszczyć, zdegradować. Czasami się wydaje, że naród, który już jest zniszczony tak moralnie czy mentalnie na przykład, to jest naród, który już nie odbuduje się. Otóż nie jest to prawda. Naród się odbudowuje. Naród się odbudowuje, tylko trzeba w to wierzyć. Bo w tych pokładach mroku, ciemności zawsze gdzieś tam jest pierwiastek twórczy. Zawsze gdzieś tam w środku coś się dzieje, coś dobrego. Dlatego historia jest tak niezwykle ważna, że to nie jest tylko epoka, która minęła, bo ona nie minęła, ona jest w nas. Ona jest zapisana w naszych genach, w naszej pamięci. Ona jest zapisana jak gdyby w takim wewnętrznym naszym historycznym rysie, który jest gdzieś tam w nas. I w pewnym momencie on się odzywa. On nie musi być świadomy, on czasami jest intuicyjny, ale on jest. Więc ta wielkość narodu, jak mówię, nie musi być tylko geograficzna, tak jak była w XVI wieku, kiedy mieliśmy Polskę potężną od Bałtyku, od Morza Czarnego, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. To była Polska, potęga, prawda? Od morza do morza mówiono. Wielkie, potężne państwo. Ale wielkość to też jest bardzo ważne, wielkość moralna. Czy my mamy w sobie taką siłę, czy mamy w sobie taki system wartości, który jest mocny, stoimy twardo na nim, nieugięcie, mimo że nas biją z tej i z tamtej strony, to też jest wielkość. I dzięki temu naród polski nieustannie się odbudowywał. Przy takich straszliwych potęgach jak Rosja, jak Niemcy, jak Austria, czy potężne, wielkie formacje polityczne, które nas chciały zniszczyć, a nie zniszczyły. A dlaczego nie zniszczyły? Dlatego, że mieliśmy w sobie tego ducha historycznego, który był zakorzeniony głęboko w naszej pamięci, w naszej tradycji i w Kościele. To trzeba pamiętać, że te wartości właśnie nas budowały i trwały. Jeżeli natomiast mówimy o samych kresach, bo to warto podkreślić ich rolę i ich potęgę w budowaniu tożsamości narodowej, czyli w budowaniu jak gdyby istoty narodu, prawda? Co to jest tożsamość narodu? Tożsamość narodu to jest identyfikacja z naszymi dziejami, prawda? Utożsamiam się z czymś.
Identyfikuje się z czymś, no z czym? No z historią, z pamięcią, z tradycją, z naszymi miastami, z naszymi wsiami, z naszymi dziadami, z naszym kościołem, z naszym wiarą i tak dalej, i tak dalej. I potem względem Kresy, proszę Państwa, to był fenomen. Ja zaraz Państwu podam przykłady, to być może Państwo nie musicie tego znać, bo to czasami jest wiedza specjalistyczna, ale okazuje się, że ta ziemia kresowa, która, jak mówię, była raz bardzo daleko poza kiju, dzikie pola, aż tam po Morze Czarne, a raz była dużo bliżej, czyli tak jak tutaj widzimy. I teraz się zajmiemy tylko tą częścią, czyli kresami wschodnimi wieku XX, które to są ziemie i jakie one obejmują obszar. Proszę spojrzeć na tę mapę. To jest Druga Rzeczpospolita. Druga Rzeczpospolita miała właśnie te ziemie, które widzicie na tej mapie. 16 województw. Gdybyście policzyli, to jest tutaj 16 województw. 8 województw centralnych i 8 województw południowo-wschodnich. I te 8 województw południowo-wschodnich to są Kresy. Kresy, proszę Państwa, przed wojną, to co tutaj widzimy, to jest 52% terytorium. One w wieku XX były Kresami, ale w wieku XVI to był centrum Polski. Czyli te ziemie tutaj w wieku XVI to było centrum Polski. Teraz to są Kresy w wieku XX. Jakie to są województwa? Zaczynając od północy, to jest województwo białostockie, województwo wileńskie, województwo nowogródzkie i województwo poleskie. To są 4 województwa północne i 4 południowe. Województwo wołyńskie, województwo tarnopolskie, województwo lwowskie i województwo stanisławowskie. Te 4 województwa, o nich będziemy dzisiaj trochę więcej mówić, czyli Wołyń, głośny dzisiaj, prawda, dla ludzi, którzy coś wiedzą o tym, co się tam działo. Wołyń, Stanisławów i Lwów. Czyli Polska przedwojenna ma Kresy, które zajmują 52% terytorium. To już samo w sobie mówi, że to nie byle co, to jest pół kraju. No dobrze, ale można powiedzieć, no dobrze, pół kraju, ale co tam wymielić się w tym pół kraju? Może to była pusta ziemia, może tam się nie rodziły talenty, może tam nie było nauki, może tam nie było kultury, może tam nie było uniwersytetu, szkół i tak dalej, i tak dalej. Otóż przeciwnie. Polska przedwojenna, proszę Państwa, i tak idąc nas w głąb, w historię, XIX, XVIII, XVII, XVI wiek, to na tych ziemiach tutaj, tych kresowych, a wcześniej, prawda, dużo dalej, to na tych ziemiach rodziła się potęga intelektualna, duchowa, moralna. Tutaj powstawały takie wartości, które nas budowały właśnie przez te długie lata i przez te długie wieki. Zaraz je wymienimy. Może zaczniemy od tego, że polska kultura, na którą się składa literatura, sztuka, prawda, czy muzyka, malarstwo, rzeźba i tak dalej, polska kultura wytworzyła na Kresach tak potężny, wielki kapitał, że ten kapitał do dzisiaj funkcjonuje w naszej rzeczywistości. Bez ludzi, którzy urodzili się na Kresach, którzy tworzyli te Kresy, którzy je promowali, którzy wytwarzali dobra najrozmaicze na tych Kresach, bez tych ludzi dzisiaj by Polskie nie było tak, jak ona jest. I zaraz ja Państwu podam nazwiska. No dla przykładu pisarzy. Jakich Polska miała najwybitniejszych pisarzy, którzy wywodzą się z Kresu? Czy to rzeczywiście pisarze kresowie wpływali na to, jacy my jesteśmy? A przecież każdy z Państwa chodził do szkoły, każdy się uczył,
każdy wiedział, że Kochanowski, Mickiewicz, ktoś tam, prawda, to jest pisarz, który gdzieś tam był. A ja teraz Państwu jakoś uporządkuję tę wiedzę. Ja sobie wynotowałem, żeby łatwiej to poszło. I podam Państwu nazwiska pisarzy związane z kresami, samych pisarzy. Proszę bardzo, tak po kolei. Mikołaj Rej, pamiętacie takiego poetę? Początek polskiej literatury. Ten, który pierwszy w dziejach Polski, w dziejach Rzeczypospolitej pisał po polsku. Do tego czasu pisano po łacinie. Dopiero Mikołaj Rej zaczyna epokę języka polskiego. Franciszek Karpiński, dzisiaj zapomniany, ale ja Państwu przypomnę, to sobie wtedy odtworzycie w pamięci. Kiedy ranne wstają zorze, wszystkie nasze dzienne sprawy, Bóg się rodzi, mostru chleje. No to jest właśnie ten Karpiński. Przez wieki, prawda, przez wieki, przez długie lata on gdzieś tam coś robił w naszej pamięci, w naszej świadomości, w naszych umysłach, w naszych uczuciach, w naszych emocjach. Na Ignacy Józef Kraszewski. Wielka, ogromna ilość książek Kraszewskiego przeszła przez umysły ze wszystkich Polaków. Od szkoły podstawowej po studia. Aleksander Fredro. Bez Fredry nie byłoby polskiego humoru. Mamy tam trochę w sobie jeszcze poczucia humoru. Śmiejemy się, żartujemy, kpimy sobie. Sarkastyczni czasami jesteśmy. No to dzięki takim twórcom jak właśnie Fredro. No ale teraz idziemy jeszcze wyżej. Adam Mickiewicz. No Adam Mickiewicz jest kresowiak. Pod Wilnem. Wymienialiśmy przed chwilą. Mickiewicz, a Juliusz Słowacki, kresowiak, krzemieniec, tutaj, bliżej, województwo wołyńskie, województwo tarnopolskie, te okolice. To nie o to chodzi, że oni się tam urodzili, ale chodzi o to, że oni stali się takim potężnym zasobem twórczym dla Polaków. Lektury szkolne bez Mickiewicza, bez Słowackiego, bez Fredry, bez Kraszewskiego nie istnieją. Każdy z Państwa w jakiś sposób został, prawda, tymi twórcami zaimplantowany, jakoś wypełnia się, prawda, to jeden wiersz, to Pana Tadeusza ktoś czytał, to jakieś sonety krymskie ktoś czytał, to dziadek ktoś słyszał, prawda. To są nasze wartości, to są nasi twórcy. No ale idźmy dalej. No, czy wyobrażamy sobie kresy na przykład bez Sienkiewicza? No, cała trylogia. To są kresy. To jest opisywanie, prawda, tych wszystkich dramatycznych wydarzeń, które tam miały miejsce. Na Maria Konopnicka, a Eliza Orzeszkowa, a Jan Kasprowicz, a Leopold Staw, Jan Brzechwa, Konrad Korzeniowski, jeden z największych polskich pisarzy, czczony, szanowany, uwielbiany na świecie. Jan Parandowski, Leopold Buczkowski, Melchior Wańkowicz, Teodor Parnicki, Bruno Schulz, Kornel Makuszyński, Stanisław Lem, którym się zachwyca cały świat. Nie tylko Polacy. Józef Mackiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Władysław Bełza. Ten, którego przed laty wiersz dzieci na pamięć znają, kto ty jesteś, Polak mały. I to powinno dzisiaj być w szkole uczony. Czesław Miłosz, Tadeusz Konwicki, Zbigniew Herbert i tak dalej, i tak dalej. Ja Państwu przeczytałem blisko 30, a to są setki. Więc jeżeli mówimy o wpływie kultury na umysły Polaków, to kresy były niezbywalnym źródłem potęgi literackiej, kulturowej. Bez tych nazwisk nasza szkoła by się kurczyła, byłaby malutka. Nasze umysły byłyby zupełnie inne, byłyby prowincjonalnym, dalekim echem Europy. To dzięki nim my myślimy tak, jak myślimy, odczuwamy tak, jak odczuwamy. Ogarniamy świat przy pomocy umysłu, dlatego że nasz umysł rozwijali oni właśnie. Te setki, te dziesiątki
znakomitych twórców. No, a może powiecie Pan, no dobrze, to byli pisarze, może na przykład aktorów nie mieliśmy na kresach, może to tylko Warszawa i Kraków. Ja Państwu dam bardzo niewiele przykładów, ale ich można, je można mnożyć. Andrzej Lapicki, kresowiak, wielki, jeden z największych aktorów. Kiedy rozmawiałem często z Andrzejem Lapickim, bo mieliśmy ze sobą dość taki aktywny kontakt, pisaliśmy do siebie, to Andrzej Lapicki nie ukrywał tego swojego rodowodu. Albo Tadeusz Łomicki, który wywodzi się z mojego powiatu, z województwa tarnopolskiego, z powiatu Podajcy. Tadeusz Łomicki, wielki polski aktor, jeden z największych, niektórzy uważają nawet, że największy. Jan Łomnicki, jego brat, reżyser. William Chorzyca, wielki reżyser teatru, dyrektor teatru. Kazimierz Dejmek, jeden z największych reżyserów polskich. Adam Hanuszkiewicz, wielka, potężna postać aktorska, aktor, reżyser. Ryszarda Hanin, pamiętają Państwo taką aktorkę? Ryszarda Hanin, wielka postać polskiego teatru. Andrzej Żuławski, nie żyjący już. Anna Seniu, która do dzisiaj żyje. Wielka polska aktorka, kresowa. Wojciech Przoniak, Witold Pyrkosz, Janusz Morgenstern, Zbyszek Cebulski, który urodził się pod Stanisławowem, Nina Andrycz i setki innych. Ja Państwu daję tylko przykłady z dwóch dziedzin kultury, czyli literatura i aktorstwo, teatr, muzyka, jeszcze tutaj można z muzyku mogę, jeżeli Państwo interesuje, to mogę wymienić tych wszystkich wielkich twórców. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden czynnik, mianowicie na naukę polską. No, nauka to jest to, prawda, ta dziedzina życia, która tworzy cywilizację. Mówiliśmy tu o kulturze. Czyli wszystkie te warunki techniczne, jakie mamy, w jakich żyjemy, w jakich się poruszamy, przy pomocy jakich narzędzi, prawda, funkcjonuje nasze życie, nasza egzystencja. Jak się komunikujemy, jak jeździmy, jak zdobywamy, prawda, przestrzeń. To wszystko to stanowi cywilizacja. Czy nasi uczeni, ci, którzy się urodzili na kresach, mieli wpływ na to, jak wygląda nie Rzeczpospolita, ale jak wygląda świat? Dam Państwu tylko 3-4, może 5 przykładów z kresów, żebyście wiedzieli, co to za potęga. Przed wojną były na kresach dwa wielkie uniwersytety. Uniwersytet Wileński, jeden z najstarszych uniwersytetów, wielki, potężny uniwersytet, i Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Dwie wielkie potęgi intelektualne, z którymi się liczył świat, Europa cała. To nie było tak, że to jakaś prowincja daleka, gdzieś tam jakiś Łuk, gdzieś tam jakiś Wilno. Nie. To były na tyle ważne instytucje akademickie i umysłowe filary tamtych czasów, kiedy powstawały, prawda, 18, 17, 19, 20 wieku, które tworzyły całą architekturę naszej wiedzy o świecie. To była potęga naprawdę wielka. Ja mam wymienię tych najważniejszych. Była tak zwana szkoła matematyczna. Słyszeliście Państwo? We Lwowie. Uniwersytet Lwowski to była taka instytucja, która nie tylko wytwarzała umysły humanistyczne, które przedtem, prawda, wyliczałem, tych wielkich pisarzy, poetów, artystów, aktorów, ale to także była instytucja, która tworzyła wielkie umysły cywilizacyjne, naukowe, badawcze, analityczne. Szkoła matematyczna. Na czele tej szkoły stał Stefan Banach, tutaj wspomniany przez Panią. Tak, Stefan Banach. Kto to był? To był jeden z największych badaczy naukowych świata. Dzisiaj, gdybyście Państwo wrzucili na Google Stefan Banach
i spytali, jaką rolę odegrał ten człowiek w dziejach nauki światowej, to by się okazało, że on należy do jednego ze 100 największych matematyków świata. W serce matematyków najwybitniejszych świata jest Stefan Bana. On otworzył dla współczesnej cywilizacji tak zwane pojęcie przestrzeń Banacha. Nie będę w to wchodził, bo to jest skomplikowane. To jest tak zwane pojęcie matematyczne. Dzięki tej tak zwanej przestrzeni Banacha dzisiaj współczesna cywilizacja operuje takimi różnymi swoimi atrybutami jak komórka, jak internet. Czyli to, czym my się dzisiaj posługujemy, to źródło tego wszystkiego gdzieś tam na początku był taki właśnie Stefan Bana. To nie znaczy, że on sam, tylko był jednym z twórców, był jednym z organizatorów nauki światowej. Wymieńmy paru innych jeszcze. Z tej samej szkoły, z tego samego Uniwersytetu Lwowskiego wywodzi się Stanisław Ulam. Dzisiaj mało znana postać, ale on stworzył coś niesamowitego. Był w tej szkole lwowskiej. Ale Amerykanie wyczuli, że tutaj we Lwowie się dzieje coś niezwykłego i postanowili tych polskich uczonych ściągnąć do Ameryki. Chcieli ściągnąć też Banacha. Krąży taka legenda, ponieważ Banach był twórcą, prawda, tej przestrzeni Banacha, która w nauce odgrywa dużą rolę, no to chcieli go ściągnąć do Ameryki, żeby tam on na rzecz nauki amerykańskiej działał. I wysłali przedstawiciela swojego z Ameryki do Lwowa, do Banacha i przynieśli mu taką propozycję. Wpisz sobie takim czeku, przynieśli czek i wpisali w tym czeku liczbę 1. I mówią, słuchaj profesorze, wpisz sobie tyle zer, ile chcesz. 100 tysięcy dolarów, 1 000 000 dolarów, 10 milionów dolarów. Każdą cenę tylko przyjedź do nas, do Ameryki. A on powiedział nie. Banach powiedział nie. Dlaczego ja mam jechać do Ameryki, gdy ja mam swój Lwów? Mam swoje kawiarnie, mam swoich przyjaciół, mam swoją tutaj całą atmosferę naukową. Nie pojechał do tej Ameryki. I tak swoje zrobił, nie jadąc do Ameryki. Ale drugi inny pojechał do Ameryki, miał prawo, wybrał sobie inną drogę, ale też służył nauce, także polskiej nauce. To jest Stanisław Ulam. Pojechał do tej Ameryki i tam Amerykanie natychmiast go chwycili do laboratorium, wielkie laboratorium amerykańskich. I co się okazało? Że ten Stanisław Ulam bardzo szybko, razem z amerykańskimi badaczami uczonymi, odkryli energię atomową. Energia atomowa bez dzisiaj świat dzisiaj bez energii atomowej nie istnieje. Z jednej strony, prawda, służy pokojowi, bo ma te elektrownie na przykład atomowe, ale z drugiej strony służy też tym ciemnym mocom świata, czyli na przykład broń atomowa. W każdym razie Ulam był jednym z twórców energii atomowej, a więc światowy, prawda, na pułapie najwyższym. No ale dam Państwu przykład jeszcze jednego uczonego, którego nie pamiętacie, nie znacie być może, bo to szkoły tego nie uczą niestety, na uniwersytetach o tym się nie mówi niestety, a jak się mówi, to w bardzo wąskim zakresie. To był ktoś, kto się nazywa Paul Baran, bardzo polskie nazwisko, Baran. Dodajmy, że ci nasi uczeni różni wywodzili się z różnych kultur czasami, o tym będę za chwilę mówić. W każdym razie ten Baran, Paul Baran, wyjechał do Ameryki, napisał tam 12 książek, takich skryptów i w tych skryptach informował Amerykanów, badaczy amerykańskich, że słuchajcie, dość tego komunikowania się świata przez druty, telefon, prawda, to jest komunikacja przez druty. Ja wam stworzę taki model komunikacji, który będzie polegał na tym, że po prostu przyłożysz do ucha urządzenie, a w Japonii będą cię słyszeć.
to Amerykanie się pytali, zagłodany wariat jesteś. Jak można coś takiego stworzyć, że ja tutaj będę mówić do jakiejś blaszki, a tam na końcu świata ktoś będzie mnie słyszał. A bzdura, poczytajcie moje dzieła, postudiujcie je, zobaczcie jakie one są, poanalizujcie je. I Amerykanie zaczęli analizować. Otworzyły mi się szeroko oczy. Bracie, ty stworzyłeś niesamowite rzeczy. Najpierw wykorzystamy to w wojsku. Czyli wojsko się komunikuje nie przez telefon, tylko bezpośrednio, prawda? Tutaj aparacik i tam aparacik, już jest komunikacja, prawda? Przez powietrze, że tak powiem. A później, kiedy wojsko już opanowało tam przy pomocy, kiedy dowódcy komunikowali się ze swoimi podwładnymi, to przeniesiono na cywilu. No i dzisiaj Państwo macie komórkę, macie internet, macie tablety, macie Bóg wie co jeszcze. I to ten baran z Polski wyjechał jako dziecko, tam studiował, tam zdobył wiedzę i tam Amerykanom powiedział, że wspólnie z wami zrobimy wielki przełom światowej cywilizacji. I teraz Państwo jesteście świadkami tej. Nam się wydaje, że to wszystko zrobili jacyś Francuzi, Niemcy, może Amerykanie. Nie. W dużej części zrobili to Polacy. Podam Państwu tylko kilka nazwisk, a naprawdę jest ich dużo więcej. To znaczy, że my jako naród, my jako pewien taki byt, prawda, moralny, społeczny, taki etyczny, że my w sobie mamy coś takiego, co warto pielęgnować. Jak idzie dziecko do szkoły, to powiedzcie mu, Jasiu, kto wie, co z ciebie wyrośnie. A nie mówić mu, Jasiu, jesteś durny i nic z ciebie nie wyrośnie. Jak będziecie mówić, że jesteś durny i z ciebie nic nie wyrośnie, to z ciebie nic nie wyrośnie. Z każdego Jasiu, o tutaj siedzi taki Jasiu, wyrośnie kiedyś Einstein. Oczywiście, że wyrośnie. Przekona się. Za 20 lat powiesz, byłem na spotkaniu z takim dziwnym panem, który opowiadał takie dziwne historie i on mówi, że ja będę Einstein. A może będziesz. Może coś stworzysz, może konstrukcję jakieś stworzysz, może czym zaskoczysz świat. Właśnie od tego się zaczyna, że tacy chłopcy, takie dziewczyny coś tam tworzą. To były kresy, proszę Państwa. To poczucie takiej wyjątkowości, które na tych ziemiach się rodziło. Było takie państwo Grecja w starożytności, w V-V wiek przed naszym, przed narodzeniem Chrystusa, przed naszą erą. To był taki jeden wiek, VI-V wiek, tak na przełomie i cały wiek V, kiedy rodziły się największe talenty w tym kraju. Filozofowie, badacze, uczeni, Sofokles, Aeschylus, Sokrates, Platon, Arystoteles i tak dalej, Safona. Największa elita grecka rodziła się, a my mieliśmy takie kresy właśnie. Taką Grecję mieliśmy u siebie w Polsce. No teraz powiedzmy sobie coś o strukturze ludności. Kto mieszkał na kresach? Mówimy o II Rzeczpospolitej, o tym, co tutaj Państwo widzicie na tych ziemiach. Przed wojną kresy miały 35 milionów obywateli. 35 milionów. Ale rdzennych Polaków, z dziada, pradziada, było 23 miliony na 35. Co to znaczy? Wszystkich obywateli mieszkających na Rzeczypospolitej, w całej Rzeczypospolitej, mówimy w tej chwili o całej Rzeczypospolitej, wszystkich obywateli mieszkających w Rzeczypospolitej było, czy prawda, na tych ziemiach, to jest Rzeczpospolita, było 35 milionów, ale rdzennych Polaków było 23 miliony. Do kresu zaraz dojdziemy. Czyli 12 milionów to nie byli rdzenni Polacy. 12 milionów, którzy mieszkali na tych ziemiach. Kim oni byli? No, ktoś mówi Żydzi. Oczywiście byli to Żydzi. Ale idźmy tak po porządku. Na tych 12 milionów innych, wywodzących się z innych kultur, tradycji, obyczajów, języków i tak dalej, to najwięcej było Rusinów, którzy przeobrażają się w Ukraińców.
proszę nie zapominać, że Ukraińców i Ukrainy do XX wieku nie było. To są Rusini, którzy wywodzą się z Rusi Kijowskiej i na skutek różnych tam przemian społecznych i cywilizacyjnych ten lud powoli w wieku XX przeobraża się dopiero w wieku XX, chociaż początki można mówić tutaj o wieku XIX, jako pewien wątek już polityczny zaczyna się. I Rusini przekształcają się w Ukraińców. I to widzimy dopiero w wieku XX na Kresach szczególnie. Bo na Kresach ich mieszka najwięcej. Ale w ogóle w Polsce przedwojennej Rusinów, Ukraińców mieszka 5 milionów. 5 milionów. Na drugim miejscu są Żydzi, których tutaj ktoś wspomniał. Żydów jest też bardzo dużo. 3,5 miliona przed wojną. Dlaczego warto tutaj trochę skomentować ten fakt? Żydów jest 3,5 miliona, a skąd się oni wzięli? Jak to się stało, że w Polsce tak dużo Żydów się znalazło? Otóż pamiętać trzeba, to już trochę się odwołuje do historii powszechnej, że Żydzi od XII wieku byli wypędzani ze wszystkich krajów europejskich. Z Portugalii, z Hiszpanii, z Włoch, z Grecji, z Niemiec, z Francji. I szli na wschód, czyli do nas. W XIV wieku Kazimierz Wielki otworzył szeroko ramiona Żydom, którzy przybyli, już przedtem oczywiście przybywali, ale wtedy przybyło bardzo wiele, kilkadziesiąt tysięcy Żydów. I Kazimierz Wielki mówi, proszę bardzo, macie wolność, daję wam prawa, macie własne sądy i tak dalej, możecie się tutaj rządzić. I Żydzi przybywali do Polski, bo to był jedyny wolny kraj, który dawał możliwość rozwoju także środowiskom żydowskim. Więc mamy 3,5 miliona Żydów przed wojną. Mamy 2 miliony Białorusinów przed wojną. Mamy 1 milion Niemców przed wojną w Polsce. Rozwróciwali 5 milionów, 3,5 miliona, 2 miliony, 1 milion. Mamy 200 tysięcy Rosjan, 150 tysięcy Litwinów, Czechów nawet mamy 38 tysięcy, Ormian mamy 20 tysięcy, Cyganów 30 tysięcy. Ja wymieniłem tylko 10 ludów tej Rzeczypospolitej. 10 ludów. A wiecie, ile ludów było przed wojną w Polsce? 30. W tej, którą widzicie tutaj na mapie, było 30 narodów. Czy myślicie, że to łatwo było rządzić? Każdy chciał swojego. Ukraińcy chcieli swojej autonomii, Żydzi chcieli swojej autonomii, Niemcy też tam walczyli o swoje, a mimo to państwo polskie się świetnie zorganizowało. W tym państwie żyły właśnie te różne ludy. I jeśli się weźmie pod uwagę to, co mówiłem wcześniej o kulturze, o nauce, to może dzięki temu też, że tam była ta praca taka duchowa, intelektualna, żeby wytwarzać coś dobrego dla państwa, które wtedy żyje. Tak to wyglądało i być może trwałoby tak dłużej. No ale niestety historia ma zawsze za jakieś zaskakujące wyjątki. I będziemy już powoli zbliżać się do tej drugiej części, czyli do dramatu. Prawda? Polska jest Rzeczpospolita druga jest bez swojego państwa. Rozbiory, prawda? Do XX wieku nie mamy nic. Zaczyna się wiek XX. Mamy taką sytuację we Lwowie. 1 listopada 1918 roku. Lwów, który jeszcze wtedy należy do Austrii, do zaboru pruskiego, do austriackiego. Lwów był pod zaborem austriackim. I 1 listopada 1918 roku ludzie Polacy mieszkający we Lwowie budzą się, otwierają okna, wychodzą na dwór i co widzą? Pełno flag ukraińskich nad Lwowem. Po ulicach chodzą żołnierze ukraińscy i kontrolują Polaków.
co za zgroza, polskie miasto. Od wieku polskie miasto Lwów, od XIV wieku. A tutaj nagle Ukraińcy w ciągu jednej nocy chcieli zapanować nad tym miastem. Ogłosili powstanie Zachodniej Republiki Ukraińskiej tego dnia. 1 listopada 18 roku ogłosili powstanie państwa ukraińskiego, a stolicą tego państwa miał być Lwów. No to Polacy oczywiście, którzy mieszkali, a Polaków tam było ponad 60%, prawie 70%, około 20 paru procent było Żydów, a Ukraińców było niepełne 10%. I nagle w tym polskim mieście Ukraińcy chcą stworzyć swoje państwo. Bunt, zryw, niezgoda, protest. Jak to? W polskim mieście? Po tylu wiekach, które należały do Polski, Ukraińcy będą się rządzić? I co się dzieje? Kiedy są patrole, kiedy jest wojsko. A skąd to wojsko ukraińskie? No stąd, że oni służyli w armii austriackiej. Kiedy Austria się rozpada po I wojnie światowej, to ci żołnierze ukraińscy są we Lwowie. I oni się organizują bardzo szybko i postanawiają ogłosić tam państwo ukraińskie. I wtedy, proszę Państwa, staje się cud. Nagle w jednym miejscu, we Lwowie, w szkole, gromadzi się grupka 30 bodajże dwóch młodych chłopaków. Najmłodszy z nich ma tam kilkanaście lat. I podawają się do boju. Chłopcy, mający, o tam widzę tacy, takich młodych chłopaków, 17, 16, 18 lat. Mają kilka pistoletów i nic więcej, kilka noży. I oni rzucają się na zorganizowaną armię ukraińską, na wojsko ukraińskie. Podawają się do boju. Uderzają na posterunki ukraińskie i o dziwo zwyciężają w tym. Nagle w ciągu paru dni ta grupka poszerza się, tych 32 chłopaków, poszerza się, nagle staje się kilka tysięcy ludzi. Młodych, studenci, harcerze, uczniowie. Do nich dochodzą starsi, do nich dochodzą żołnierze polscy wracający z różnych wojen i wspierają tych młodych. I zaczyna się wojna polsko-ukraińska. I ta wojna polsko-ukraińska w 18 roku trwa mniej więcej 3 tygodnie, od 1 listopada do 23. 23 listopada młodzież polska przy pomocy Wojska Polskiego, które, jak mówię, z różnych stron przybywa, wyrzuca ukraińskie wojsko ze Lwowa. 23 już Ukraińców we Lwowie nie ma. Oni są jeszcze poza Lwowem, ale we Lwowie już go nie ma. W tym samym czasie, mniej więcej 10 bodajże listopada, przyjeżdża Piłsudski do Warszawy i tam już organizuje, prawda, wolne państwo polskie. Paderewski przyjeżdża z Ameryki do Poznania, podrywa poznaniaków. Jest poznański wielki wybuch powstania poznańskiego, bunt przeciwko, prawda, zaborowi pruskiemu i tak powstaje Polska. Tu Lwów, tam Poznań, tam Kraków, po kolei w ciągu kilku miesięcy staje się Rzeczpospolita na nowo. Ukraińcy przegrywają tę wojnę we Lwowie, przegrywają ją, ale pamiętają, że przegrali. I to warto wiedzieć, co się będzie dalej działo. Kiedy Polska powstaje, kiedy Rzeczpospolita powstaje z granicami takimi, jak tutaj mamy, to już jest mniej więcej 23 rok, te granice mniej więcej powstały w 23 roku. Była taka konferencja paryska i tam na tej konferencji ustalono między innymi te granice. Czyli Polska już jest. No ale w tej Polsce jest kilka milionów Rusinów, Ukraińców. I oni wiedzą, że przegrali wojnę. Pamiętają to. I tworzą tajną organizację ukraińską, wojskową. Powstaje wojskowa organizacja ukraińska, która zaczyna działać przeciwko Polsce. I się jest straszliwy terror. Napada na posterunki policji, morduje różnych
oficjeli polskich, jest zamach na Piłsudskiego zorganizowany przez Ukraińców. Zamach na polskich nauczycieli, na pocztowców polskich, podpalanie domów, dworów. Terror, który trwa przez 20 lat. A takim szczególnym przypadkiem terroru jest zamach na ministra spraw wewnętrznych Pierackiego. Był taki minister spraw wewnętrznych Pierackiego, który zostaje zamordowany w Warszawie w 1934 roku. To już nie są żarty. Tu zamach na Piłsudskiego, tutaj zamach na ministra spraw wewnętrznych. Czyli Ukraińcy po prostu robią swoje. Trzeba wiedzieć, jak to się zaczęło, żeby zrozumieć, co się stało później. Czyli stworzą tajne struktury. I taką pierwszą strukturą, która powstaje w 1920 roku, to jest tajna organizacja wojskowa. W 1926 roku wychodzi takie dzieło słynne ukraińskie, które nawiązuje do Hitlera. Hitler napisał taką książkę Mein Kampf. A Ukraińcy mają takiego swojego ideologa, który się nazywa Dmytro Doncow. I ten Doncow pisze książkę pod tytułem Nacjonalizm. I to jest takie nawiązanie do Mein Kampf. On tłumaczył Mein Kampf na język ukraiński i stworzył dzieło, które jest bardzo podobne do Mein Kampf. A co to dzieło mówi? No to dzieło mówi jedno, że ma być na czele Führer, prawda, Hitler później, a pod nim będzie podległa mu masa i on będzie sterować z góry do dołu. Jedna partia, jeden naród, jeden wódz. I to samo robią Ukraińcy. Według tego samego wzoru, według tej książki Nacjonalizm ma powstać wzorowany na Hitlerze model państwa ukraińskiego. Będzie taki sam nazistowski, jak Niemcy stworzyli. Bardzo im to odpowiadało. Żeby nie mówić już o wielu innych rzeczach, to powiem tylko krótko, że cała wierchuszka, czyli cały szczyt władz tych, które tajne organizacje ukraińskie zakładają, to są ludzie, którzy są później agentami niemieckimi. Na czele struktur ukraińskich powstaje organizacja ukraińskich nacjonalistów w 1929 roku, organizacja ukraińskich nacjonalistów. I kilka lat później na jej czele staje Stepan Bandera. Stepan Bandera, największy morderca Polaków. Stepan Bandera. I oni czekają tylko na dogodny moment, żeby zacząć rżnąć Polaków. Chcą się zemścić za rok 18, za to, że przegrali tamtą wojnę. I kiedy wybucha II wojna światowa, a ona wybucha, jak wiadomo, 1 września 1939 roku i od zachodu 1 września na Polskę tutaj napadają Niemcy, prawda, czy Niemcy tutaj napadają na Polskę, a 17 września zostaje zaatakowana przez Rosję, przez Sowietów, polska granica na wschodzie. 17 września. I Polski nie ma. Było państwo, był naród, Polski nie ma. Ukraińcy wychwytują ten moment, że nie ma już Polski i zaczynają mordować Polaków, bo nie ma wojska. Nie ma policji, która by chroniła Polaków. Nie ma żadnych służb, które by stanęły w obronie. I zaczyna się mordowanie. Ponieważ oni przez 20 lat byli do tego przygotowywani. Przez 20 lat. To nie jest tak, że to się nagle stało. I państwo bardzo słyszą o tym, że mordy to jest przede wszystkim Wołyń, czyli ta ziemia. Mordy na Wołyniu. Rzeź wołyńska. Muszę państwu powiedzieć, że chronologia, czyli porządek zbrodni jest inny. Początek nie zaczyna się na Wołyniu. Wołyń to jest dopiero 43 rok. Ja to bardzo dokładnie w swoich książkach opisuję. Macie tutaj. Wołyń to jest dopiero 43 rok.
początek zbrodni, pierwsze mordy na masową skalę. Co znaczy masowa skala? Masowa skala jest wtedy, kiedy wycina się w pień na przykład całą wioskę. To jest masowa skala. I Ukraińcy zaczynają mordować w województwie tarnopolskim. Tu się zaczyna, 17 września Sowieci napadają na Polskę i tego samego dnia, dokładnie, tego samego dnia, 17 września, Ukraińcy zaczynają masowo mordować Polaków. Masowo, jak mówię, to znaczy, że napadają na polskie wioski i mordują w pień. I pierwsza wioska, która zostaje wymordowana w pień, znajduje się mniej więcej tutaj, w powiecie Podhajce. Ta wieś się nazywa Slawenty, możecie później tam w Google'ach poszukać. To jest wieś polsko-ukraińska. Jedna kobieta, która jedna tam ocalała paru ludzi. Jedna kobieta, która ocalała, opowiada taką scenę. Ta kobieta się nazywała, jeśli dobrze pamiętam, Anna Kozieł. I ta kobieta opowiada taką scenę 17 września. Mówi, jestem w sklepie. Wychodzę z tego sklepu, jest wieczór, wychodzę z tego sklepu. Idę przez wieś i w pewnym momencie widzę dziwne zjawisko. Na skraju wsi stoją mężczyźni z lopatami i z widłami. Grupa, duża grupa mężczyzn, kilkudziesięciu mężczyzn z widłami i lopatami. Co oni mogą o tej porze robić na dworze? Co oni będą kopać? Po co im te widły? Przychodzę do domu i mówię do męża swojej, co się dzieje. A jeszcze się przecież nic złego nie działo do tej pory. Przy okazji proszę pamiętać, że na Kresach ludzie na ogół żyli zgodnie, że były małżeństwa polsko-ukraińskie, że na ogół sąsiedzi między sobie do oczu nie skakali, a tutaj nagle z widłami stoi z łopatami. I ta biedna kobieta przerażona mówi do męża swojej, co się dzieje. Mąż mówi, ale co? Mówi, popatrz, tam są mężczyźni także z naszej wsi, ale nie tylko z naszej. Jak ja przychodziłam, to oni nawet mi się nie ukłonili, a do tej pory mi się kłaniali. No coś niedobrego. Nie musieli długo czekać. Minęły 2-3 godziny i nagle słyszą w tym domu, gdzie mieszka ta dziewczyna, ta kobieta, słyszą straszliwy hałas, krzyki. Co się dzieje? Po chwili ta kobieta, która opowiada tę historię, otrzymuje cios tymi widłami w kark. Z tyłu ją uderza morderca i ona pada nieprzytomna. Traci przytomność, ale żyje. Ukrainiec, który ją chciał zabić, nie wie, że ona żyje, bo ona padła. Ta banda, która napadła na ten dom, idzie dalej mordować kolejne domy. I ona się wtedy, ona odzyskuje przytomność, wstaje, jakoś tam dochodzi do siebie, gdzieś tam się chowa. Zostaje uratowana i później opowiada tę historię swojej wnuczce, a ta wnuczka opowiada innym. I znamy ją, możecie w internecie znaleźć tę historię. To jest, proszę Państwa, początek ludobójstwa na Ukrainie. 17 września 1939 roku. I teraz zaczynają się mordy od wsi do wsi. 17 września 1939 roku. Następna wieś to są Szumlany, później z boku, później kolejne. W ciągu kilku tygodni zostaje wymordowanych około 50 wiosek w województwie tarnopolskim. Powiecie Brzeżany, Buczacz i Podhajce. W pień wymordowani zostają. Narzędzia mordu to są widły, to są siekiery, to są noże, ale także niestety piły do cięcia. Zwykłe piły do cięcia. Nie chcę tutaj opowiadać, bo są tutaj bardzo młodzi ludzie, więc nie chcę ich przerażać. W każdym razie zbrodnie były straszliwe i one się dopiero przesuwają na północ. I teraz trwa jak gdyby taka walka z czasem. Co będzie z Polakami dalej? Te zbrodnie z południa przesuwają się na północ.
i rozsiewają się tutaj z województwa tarnopolskiego, bo tutaj to wszystko się zaczęło, i rozsiewają się, jedą na północ, powoli docierają do Wolynia. I w 1944 roku zaczyna się ta zbrodnia na Wolyniu, w 1943. Tu, mniej więcej z tego miejsca, zaczyna się rzeź Wolynia. I ta fala idzie z północy na północ. I mniej więcej w połowie lipca, 11 lipca, zostaje tutaj wymordowanych 100 polskich miejscowości. W ciągu jednego dnia, 11 lipca, zostaje wymordowanych, gdzie dokładnie 99, ale mówimy o 100 polskich miejscowościach, one zostały wymordowane w pień. I co gorsza, to jest niedziela. Ludzie są w kościołach, modlą się, a mordercy z widłami, siekierami, nożami napadają na kościoły i zaczynają mordować Polaków. I to jest, proszę Państwa, ten moment, który został zapisany w historii jako krwawa niedziela. Bo to była niedziela. Ludzie są w kościołach, oni wykorzystali ten moment, że bardzo łatwo można operować tam, gdzie są ludzie zamknięci. Więc wchodzą do tych kościołów i zaczynają mordować księży, kapłanów, zakonnicy i tak dalej, ministrantów, którzy tam są. Palą kościoły, mordują po kolei. Zostaje wymordowanych w ciągu tego jednego dnia, tylko 11 lipca, kilkanaście tysięcy Polaków. I to jest jak gdyby centrum tej zbrodni ukraińskiej na Kresach. Ale to nie koniec. Mówię centrum, bo tutaj jest jak gdyby ten, prawda, środek tych mordów, to jest 1943 rok. Ale to nie koniec. Później mordy przesuwają się na południe i wracają znowu do województwa tarnopolskiego. Czyli tam, skąd się zaczęły. Czyli początek jest tutaj, tu jest druga fala mordów i trzecia fala z powrotem przychodzi tu. I pierwszą wioską, która zostaje wymordowana w tej trzeciej fazie, tutaj w województwie tarnopolskim, to jest tak zwana, to jest wieś, która się nazywa Huta Pieniacka. Słyszeliście? Huta Pieniacka, tak. To jest wieś typowo polska. Tutaj metody mordów są trochę inne. Inaczej to wszystko wygląda. Tutaj krótko opowiem, bo to już czas nas tutaj goni. Tutaj gonią ludzi do stodu, zamykają drzwi, a w tej wsi jest około 1000 Polaków. Zamykają w stodołach, oblewają stodoły benzyną i podpalają. I stodoła po stodole płoną. A w każdej stodole jest po 50, 60, 80 Polaków. Dzieci, kobiety, starcy. W ciągu paru godzin płonie cała wieś. Ludzie tracą życie w ogniu. Ci, którzy próbują się uratować, są dobijani na zewnątrz. W ciągu kilku godzin zostaje Huta Pieniacka całkowicie zniszczona. I dziś, jak gdyby Państwo chcieli pojechać tam na Kresy i zobaczyć tę wieś, to jej nie ma. Nic nie zostało. Żadnego domu. Pustka. Ci, którzy ocaleli, bo ocalało tam trochę ludzi, postawili tam pomnik. I ten pomnik tylko jest. I takie, proszę Państwa, miejscowości, które zostały wymordowane, to są tysiące. I najgorsze jest to, że ci ludzie nie zostali pochowani po ludzku, zgodnie z tradycją, kiedy jest kapłan, kiedy odbywa się uroczystość, kiedy się ludzie modlą za ofiary, tylko zostali wrzuceni do dołu śmierci. I do dzisiaj tam leżą. I do dzisiaj nie można ich pochować. I to jest dramat tych Polaków, którzy tam znajdują się na tych ziemiach kresowych, bo do tej pory nie można tego zrobić, ponieważ władze ukraińskie się na to nie godzą. Mimo różnych tam, prawda, starań, zabiegów i tak dalej, i tak dalej. No i żeby zakończyć. Ci, którzy mordowali, na czele tych morderców stał Stepan Bandera, ale także paru innych. Klaczkiewski był taki dowódca UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Lebedź też taki sam był od mordowania Polaków. Szuchewicz, jeden z dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii.
No była taka grupa, prawda, tych morderców, którzy doprowadzili do tego, że Polacy zostali tam wymordowani. Oni oczywiście są bohaterami Ukrainy. I to jest koszmar. I to jest, prawda, drama. To byłoby tak, jak gdyby dzisiaj bohaterem Niemców był Hitler. Dzisiaj Bandera ma setki pomników na Ukrainie. Setki. Lwów, Tarnopol, Bóg wie gdzie, Łódzk. W prawie każdym mieście są jego pomniki, jego tablice pamiątkowe i tak dalej, i tak dalej. To jest wielki temat. Ja mówię Państwu o faktach. Mnie nie interesuje, że tak powiem, operacja polityczna. Tutaj mnie interesuje fakt. Ja Państwu mówię tylko o faktach. Co z tym faktem Państwo Polskie będzie robiło, to zobaczymy. Co będzie po tej wojnie. W każdym razie w tej chwili jest taka sytuacja, że te groby, czy te doły śmierci, tam nie ma krzyży. Bardzo często nie wiemy już, gdzie to było, bo to było już 80 lat temu. W tym roku jest 80. rocznica. Dlatego mówimy 11 lipca, bo to pan tutaj ma Wołyń, 43 rok, pamiętamy. 11 lipca jest 80. rocznica. Zobaczymy, jak będzie w Polsce obchodzone. Środowiska kresowe mobilizują się, starają się pamiętać o tym. Może się będą msze święte. We Wrocławiu robimy wielki pochód Polaków przez Wrocław w tym dniu. Taki marsz pamięci robimy. Robimy konferencję popularno-naukową, w której ludzie będą mówić o tym, co się działo. No i króciutko o przyczynach. Już bardzo króciutko. Było 5 albo 6 przyczyn takich głównych. Pierwsza przyczyna to jest przyczyna tak zwana ideologiczna. Czyli ten Dmytro Dąców, jego ideologia, czyli robimy to, co robili Niemcy. Czyli mordujemy przeciwników. Hitler wymordował Żydów, to my będziemy tutaj mordować Polaków i tych, którzy są przeciwko nam. Druga przyczyna miała charakter kulturowy. Ich największy pisarz, Szewczenko, Taras Szewczenko, zachęcał do mordowania Polaków. Mogę Państwu przeczytać jego jeden z wierszy. Mam gdzieś tutaj pod ręką. Gdzieś tam mamy, to nawet nie muszę czytać Państwu, wystarczy, że sięgną do jego książek, to tam rżni Polaków, krótko mówiąc. Trzecia przyczyna to była religijna. O dziwo, zdziwicie się Państwo. Ale ukraińscy wierni i ich przywódcy, przede wszystkim popi ukraińscy, kazali mordować. Bardzo często stawali na czele bandy i szli razem z bandą mordować. Tak było. Mam mnóstwo takich dowodów. Gdyby to Państwa interesowało, to mogę poczytać. Czyli mamy trzecią przyczynę. Był taki arcybiskup Szeptycki, który nie potępił tych zbrodni, a był na czele kościoła grecko-katolickiego. Podobnie było z kościołem prawosławnym. Czyli mamy trzecią przyczynę. Czwarta przyczyna historyczna. Czyli zbrodnie, których Ukraińcy dokonywali jeszcze dawniej, w XVII wieku i w XVIII wieku. Pamiętają Państwo Chmielnicki i te wszystkie rzeczy, które się działy wcześniej. I wreszcie piąta przyczyna to było sąsiedztwo. Do tych mordów skłaniali zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Także mamy kilka tych przyczyn i dlatego one miały taki charakter, że właściwie nie mieliśmy kogoś, kto by nas potrafił bronić. Jaki jest wniosek z tego wszystkiego? Jak mamy się zachowywać? Jak mamy się czuć? Mamy wiedzieć. Bez względu na to, jak się zachowujemy, mamy wiedzieć. Bo niewiedza powoduje to, że to się może powtórzyć. Jeżeli wiemy, to będziemy starali się temu przeciwstawić. Nawet w takiej postaci, jak Pan to robi. Ma Pan tutaj, prawda, hasło, wolę, niech Pan podniesie to. Tak, wolę, pamiętamy. Po prostu trzeba pamiętać, bo to się stało.
bo to była zbrodnia, bo to było kawą naszej dramatycznej, wielkiej i strasznej historii. O tym nie wolno zapomnieć. Więc po pierwsze trzeba pamiętać, trzeba wiedzieć i trzeba walczyć o prawdę. Prawda jest tutaj kategorią najważniejszą. Bez względu na to, jaka polityka, kto rządzi, ten czy tamten, to nie ma znaczenia. Bo może rządzić ten albo tamten, albo jeszcze inny. Ale prawda tutaj jest dużo ważniejsza od tego, kto rządzi. I dlatego też bez względu na zawirowania polityczne, w których uczestniczymy, w których będziemy uczestniczyć, pamiętajcie, że to jest dużo ważniejsze niż rządy tego czy innego. Bo prawda jest dużo ważniejsza od różnego rodzaju politycznych gier, które się toczą na scenie politycznej. One się toczą raz tak, raz inaczej, prawda? Raz jedni tutaj, raz drudzy. A prawda jest ponad tym. I dlatego też takie spotkania, dziękuję, że zaprosiliście mnie, są dużo ważniejsze od różnych gier politycznych, bo my tutaj mówimy o rzeczach uczciwych. Uczciwie mówimy o rzeczach ważnych. Mówimy o tym, że prawda, że pamięć, że historia, że naród, że tożsamość. To są najważniejsze czynniki. I bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście na to spotkanie, bo mam nadzieję, że, dzięki temu macie jakąś uporządkowaną wiedzę, że wiecie, jak to było naprawdę. A kto chce ją pogłębić, to są moje książki, które dokładnie mówią to, co ja Państwu tutaj przed chwilą powiedziałem, tylko cytują tam różne wypowiedzi itd. Także Panie Krzysztofie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Zrobił Pan dobrą robotę. Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim, którzy na to przyszli. Widzę tu swoich starych, dawnych znajomych, swoich przyjaciół. Także miło mi, że mogę spojrzeć w oczy i powiedzieć, jesteśmy, razem coś robimy i róbmy to dalej. Dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, ja bardzo dziękuję i tutaj wszyscy, myślę, bardzo są wdzięczni, że Pan przyjechał do nas. Te wszystkie informacje, które Pan przekazał, mam nadzieję, że trafią jeszcze dalej do młodego pokolenia, bo zapraszałem bardzo intensywnie wszędzie, gdzie tylko mogłem, umieszczałem ogłoszenia i w szkołach były też informacje umieszczane. Chciałem, żeby właśnie trochę młodzieży przyszło, szkół średnich, żeby posłuchali, bo to jest jednak bardzo ważne, żeby pamiętać o tej naszej historii. No bo ona właśnie kształtuje też naszą osobowość i wiemy po prostu, w którym miejscu jesteśmy. Nasze spotkanie pomału się będzie kończyło, ale myślę, że jeszcze Panie Stanisławie, jeszcze masz jakieś pytania, tak? Odpowiemy, pytania jeszcze będą. Tak. Bardzo dziękujemy za to przybycie. My już byliśmy na takim spotkaniu we Wrocławiu w Klubie Literatury i Muzyki 2 tygodnie temu. Ja tam zakupiłam taką ostatnią powieść pana Stanisława, Dwie miłości licealisty. No szczęśliwie ją przeczytałam do dnia dzisiejszego. Bardzo ją gorąco polecam. Szkoda, że tu jest mało młodych ludzi, takich z naszych jeleniogórskich szkół, bo to jest zupełnie unikalna historia. Przyznam, że pierwszy raz też ją słyszałam. Zresztą nauczyłam przez tak wiele lat w szkole średniej. Na tyle niezwykła, że mnie serce urosło, kiedy czytałam o takiej historii lat 50. polskiej młodzieży. Wszystkim Wam bardzo gorąco polecam tę powieść. Napisana zupełnie już takiej trochę zaniechanej narracji, takiej bym powiedziała sarkastyczno-groteskowej, bardzo oryginalnie. I to jest ten kawał naszej historii, który został już jakoś zakopany. Właściwie mało mamy materiałów. Pan Stanisław tam mówił, że trochę się źródła IPN otwierają, niewiele. Pan dokumentuje tę historię, unikalna w skali całego świata.
Ale ja teraz chciałabym coś innego, o coś innego jeszcze zapytać pana Stanisława. Bardzo dziękuję za ten początek pana wypowiedzi, bo kiedy słyszymy o tej naszej takiej wielkiej Polsce, to mnie serce bardzo rośnie, bo jestem tak gorąco w tę Polskę wrośnięta całą sobą i tak też przez lata uczyłam o tej wielkości naszej kultury, naszej literatury, o tej naszej wspaniałości i o tej kulturze szlacheckiej, z której właściwie wywodzi się polskość. I to wszystko pięknie nas powinno budować, mimo tego, że żyjemy teraz w czasach bardzo trudnych, zglobalizowanych i tak dalej, to państwo wiecie, ale ten walec idzie. No, miejmy nadzieję, że to, co pan z taką ufnością mówi, że to jednak w tym kodzie, w takim wdrukowanym w nasze serce jest ta polskość, jest ta nasza wielkość, jest ta nasza przeszłość. To mnie bardzo to krzepi, choć kiedy spoglądamy na tą rzeczywistość, ona jednak trochę przeraża. Tym bardziej jak się dociera do niezależnych źródeł, bo oczywiście w mainstreamie raczej tylko można się tam pogubić i zostać zmanipulowanym. Ja tutaj chciałam państwu przeczytać jeden wiersz, taki z ostatniego tomu, i otworzę wasze ogrody. Przyznam się, że trzy tomiki wierszy pana Stanisława poczytałam, ale one są tak mocne i tak mnie zadławiają i tak mnie wzruszają, że muszę mieć jakąś chwilę taką, żeby po prostu dać radę je czytać, ale to niezwykła jest poezja. To jest wielki poeta pan Stanisław, nie tylko znakomity pisarz, ale tę wielkość, jak państwo otworzycie te tomiki, sami poczujecie. Ja teraz przeczytam jeden wiersz. I chciałabym zapytać, czy ta ludność, która była tak bestialsko mordowana w sposób tak barbarzyński i właściwie chyba nieznany naszej łacińskiej cywilizacji, bo trzeba przyznać, że chyba Ukraińcy to jest zupełnie inna kultura, inna cywilizacja turańska, to nie ma nic wspólnego z naszą łacińską, rzymską, katolicką. Ta ludność została bezbronna, a my pamiętamy, to są lata przecież 39, jeszcze wcześniej. Przecież państwo polskie zorganizowało się też podziemie AK, też unikat na skalę całą światową, to podziemne państwo. Ta ludność była, czy ona była tak do końca bezbronna? Ja już teraz oddam głos poecie, przeczytam wiersz i poproszę pana Stanisława, jeżeli jeszcze będzie chwila czasu, żeby troszeczkę to skomentował. Może tytuł już będzie dosyć znaczący. Zygmunt Rumel. Wysoko nad głową niosłeś zgodę, jak monstrancję bijącą srebrnym blaskiem. Zatrzasnęły się okiennice oniemiałych chat i zwaliła się piramida widm. Przestały ucztować złote kielichy słońca i nie śpiewały już polne drogi. Zasiała się śmiertelna cisza. A ty stałeś wyprostowany, z jasnym czołem. I szeptałeś strofy swojej pieśni. Bym się sercem przełamał bólem w dwie połowy, by serce rozdwojone płakało jak głos. Opętali cię sznurami, przywiązali do koni i rozszarpali na cztery kawałki. Śmierć nie zagrała na trąbce. Nie uniósł się kadzidlany dym, tylko drgnęła przestrzeń i zaniemówił las. Tak, pan Stanisław na pewno teraz przybliży tę postać i tę historię związaną. Zygmunt Rumel.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję, że pani przypomniała tę wielką polską postać Zygmunta Rumla. Ja tutaj nie mówiłem o jeszcze jednym wątku, którego pani dotknęła, warto parę słów poświęcić mu. Czy Polska wtedy się potrafiła organizować wewnętrznie, kiedy była mordowana? Bo jak mówię, nie było wojska, nie było policji, nie było straży granicznej. Polacy byli zdani tylko i wyłącznie na siebie. Czy Armia Krajowa na przykład mogła wtedy obronić nas na Kresach? Otóż Armia Krajowa wtedy, kiedy trwały mordy od 1939 roku do 1944, nie mogła. Dlatego, że na Kresach Armii Krajowej w tym czasie nie było. Armia Krajowa na Kresach zaczyna się organizować dopiero w 1944 roku, w styczniu. A więc już po mordach tych wolyńsko-tarnopolskich, pierwsza i druga faza. Natomiast jest coś innego. Polacy się sami organizują, samoobrona powstaje. I ponad 100 polskich wiosek to były wioski, w których powstawała samoobrona. Czyli ludzie się organizowali, zdobywali jakąś broń, na przykład od Węgrów, którzy służyli w armii niemieckiej, ale wojska węgierskie sprzyjały Polakom. I oni otrzymywali, Polacy, którzy zdobywali tę broń, to zdobywali od Węgrów, czasami kupowali od Niemców, także ta broń gdzieś tam zawsze w rodzinach chłopskich była. Także było ponad 100 polskich wiosek, które organizowały samoobronę i one się broniły, ale większość niestety nie potrafiła.